Witamy serdecznie w nowym wideo newsie w plenerze. Dziś odcinek drugi, sezon również drugi. Witam Państwa niezwykle serdecznie. Gościem dzisiaj w Mogilnie znów Piotra Paszkę. Witam Cię Piotrze serdecznie. Witam bardzo również. Miło, że spotkaliśmy się. Dzisiaj co prawda aura nie sprzyja nagrywaniu w plenerze, ale mimo wszystko zacisnęliśmy zęby i jesteśmy... Ale obiecałeś słuchaczom, że będą wideo newsy w plenerze. Dokładnie. Musimy jakoś je zacząć, drodzy Państwo. Dokładnie. Witamy w Mogilnie. Cieszę się, że dzisiaj Piotr jest u mnie. Był to znów pretekst, żeby usiąść nad pewnymi rzeczami wspólnymi. No i pewne prace się posunęły do przodu. Czeka Was również niespodzianka, ale to dopiero w środę. Także o tym dopiero się dowiecie. Niespodzianka, która powinna Wam się spodobać. Taką mamy nadzieję. Zdradzimy. Zdradzimy dzisiaj, drodzy Państwo, tą niespodziankę. Oczywiście nie wszystkie jej szczegóły, ale, tak, wszystko nie, ale zdradzimy, wszystko że audycja będzie polegała na tym, że nie wiadomo kto kogo gości. Czy ja goszczę szanownego naszego Marka Kwiatkowskiego w audycji Retrogranie, czy to Marek mnie gości w studio Elstacji w Mogilnie. To dosyć taka ciekawostka. Mam nadzieję, że się Państwu bardzo spodoba. Serdecznie zapraszam na tą audycję, dlatego że jest to audycja nietypowa, inna niż wszystkie. Mam nadzieję, że sprawimy tym Państwu wielką frajdę. Zapraszam również jako współtwórca. Potem zostanę za współudział. Także zapraszamy oczywiście w środę Retrogranie, wydanie specjalne, edycja specjalna. Takiego jeszcze nie było. Nie było takiego jeszcze Retrogrania. Sympatycznie zapraszamy na sympatyczną audycję. Pracujemy z Piotrem nad wspólnym projektem nowym, o którym już częściowo... Nareszcie mi się udało tego człowieka na to namówić, proszę Państwa. Także projekt drugi, o którym Piotr już częściowo kiedyś na IRS-u napisał. Kiedyś, tak. Projekt nosi tytuł... Chyba też już tutaj... Możemy. Nosi tytuł What do you think? Czyli co o tym myślisz, albo co o tym sądzisz? Myślę, że projekt inny niż poprzedni, Sleepy 3 by Blue Train, ale może troszeczkę nawiązujący, nie wiem, czy stylem muzyki, stylem naszej gry, do tego, co było już wcześniej, ale materiał na pewno świeży, na pewno nowy. Będą również piosenki, jedna już jest gotowa, ale wszystko jeszcze przed nami. Proszę Państwa, ten album nie będzie tak długi jak Sleepy Trip by Blue Train, z pewnością, bo Sleepy by Blue Train był albumem podwójnym, co się rzadko zdarza twórcom muzyki elektronicznej przy tworzeniu koncept albumu, żeby to była podwójna płyta. No, poważyliśmy się na to może z Markiem. Mam nadzieję, że to wyszło sympatycznie, zresztą Państwo znacie tą płytę, była prezentowana również w Elstacji. Natomiast ten album, który zamierzamy dopiero stworzyć w tym roku, będzie albumem najprawdopodobniej pojedynczym, zawierającym od 50 do 70 być może minut muzyki. Myślałem, że utworów. Ale słuchanie go, mam nadzieję, sprawi Państwu wielką frajdę. Bardzo się staramy, żeby to była trochę inna płyta. Mamy nadzieję, płyta, że taka sama będzie frajda ze słuchania, jak stworzenia tych utworów. To na pewno. Frajda w tworzeniu już tych kawałków. Też w takiej świeżości, troszeczkę jest tam eksperymentu. No, na pewno się to Wam spodoba. Póki co projekt jest w trakcie, projekt jest otwarty. Co tam będzie, sami do końca jeszcze nie wiemy. Miejmy spokojną nadzieję, że Państwo to w jakiś sposób sympatycznie ocenicie. Natomiast poszliśmy trochę po bandzie. Płyta Sleepy Trip by Blue Train z zeszłego roku zawierała utwory, trzy utwory śpiewane. Myślę, że płyta tegoroczna będzie zawierała też
Może nie tylko jeden, może dwa, może trzy, zobaczymy to jeszcze. Utwory zawierające wokal, zawierające charakterystyczne markowe pady. Markowe plumkania. Markowe plumkania, markowe pady. I troszkę może dynamiczniejsza będzie niż poprzednia płyta. Proszę Państwa, kto niczego nie robi, nie popełnia żadnych błędów. Przyznajemy się do wszystkich błędów jeszcze zanim Państwo ocenicie płytę, ponieważ no po prostu coś tam grzebiemy, tak? Grzebiemy. Nie zawsze to na 100% wychodzi. Bo troszeczkę wychodzi słońce dzisiaj, ale tylko troszeczkę. Ale tylko troszeczkę. Drodzy Państwo, no kwiecień. Pamiętam takie kwietnie, kiedy się chodziło 20 w krótkim rękawku. No niestety aura nam na to na razie nie pozwala, ale bardzo się cieszę, że mogę gościć w Elstacji, w Mogilnie. W Mogileńskim Parku. W tle na pewno Państwo słyszą odgłosy fontanny nieopodal, także przeszkadzajka podczas Witoliusa na pewno jest słyszalna. Zapraszamy w tym tygodniu na trzy audycje, tak. Czyli jeśli Marku pozwolisz, pozwolę sobie na tego typu zapowiedź. W tym tygodniu oczywiście wtorkowa audycja Gacka, elektroniczna terapia, następnie w środę i tu zapowiem również coś niesamowitego. Otóż wydanie specjalne retro grania, tym razem nie siódma audycja, lecz wydanie specjalne i w czwartek klasyczne, najstarsze, najbardziej popularne markowe granie o 22:00, na które Państwa oczywiście wspólnie serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia, do pokitania na ircu. No i oby moc cały czas była z nami. Trzymajcie się. Na razie, wszystkiego dobrego.